Siemanko Wikingowie, oglądam dużo YouTube'a, więc wiem, jak się nagrywa te filmy. Także teraz będzie film tłumaczący z cyklu kilka rzeczy, które musisz wiedzieć o promocji Załoga Zostaje, żeby skutecznie przestać płacić pieniądze. Ponieważ pieniędzy nikt nie lubi, znaczy każdy lubi je mieć, a nikt nie lubi ich płacić. Nawet my też lubimy je mieć, a nie je płacić. Film poradnikowy, piękny, wspaniały, piękny, dobry i prawdziwy. W tym filmie znajdziecie odpowiedzi na najbardziej nurtujące was pytania. Skąd wiemy, że te pytania was nurtują? Czytamy komentarze w internecie. Tak, dobrze. Lisy. Świetnie. Pytanie pierwsze brzmi: co to jest za promocja, ta Załoga Zostaje? Dobra. Dobra promocja. Pozwala wam na zaoszczędzenie pieniędzy. Dużo pieniędzy można zaoszczędzić. Żeby oszczędzać te pieniądze, można zaoszczędzić je tak, żeby przenieść starych Wikingów, którzy byli u was na pokładzie, do nowej załogi. Co trzeba zrobić? Proste: wejść na stronę, zalogować się, kliknąć przycisk za darmo i zobaczyć informację o tym, ilu Wikingów powinniście zaprosić w ciągu najbliższego pół roku, żeby starzy, których zaprosiliście, przyszli do waszej załogi i dawali wam bonusy. Jasne? Pewnie nie, ale jak wejdziecie na stronę i przeczytacie, co jest tam napisane, to już będzie. Pytanie drugie. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby zachować starą załogę? Proste. Trzeba zaprosić nowych Wikingów na pokład. Ilu? Dwóch, trzech albo czterech. W zależności od tego, ilu wcześniej mieliście zaproszonych. Wszystko się wyjaśni, jak wejdziecie na tę stronę, o której mówię. Tak, tak. Tam są wszystkie informacje. Wszystkie. Dlaczego nie widzę mojej starej załogi na koncie Wikinga? Nasze niedopatrzenie, ale już, tuż, nasze IT pracowało w pocie czoła i będziecie widzieć wszystko. Także kamraci z przeszłości już niedługo pojawią się w waszych załogach, jeżeli coś się jacykolwiek kwalifikują do przeniesienia. Oni już tam będą. Możliwe nawet, że już tam są, kiedy ja do was to mówię. Tak jest. Działamy szybko i sprawnie. Tak się dzieje. Kolejne pytanie z internetu. To jest trudne pytanie, uwaga. Kto musi mieć włączone autodoładowanie, żeby dostać bonus? Otóż wy, jako polecający, musicie mieć włączone autodoładowanie, ponieważ bonus jest przyznawany tylko i wyłącznie do autodoładowań. Także nie ma autodoładowania, nie ma bonusu. Wasza załoga nie musi mieć włączonego autodoładowania. Koniec. Nie wiem, co więcej. Tak jest. Wy musicie, oni nie. Wszystko. Okej, okay, jeszcze dwa dodatkowe pytania. Pierwsze dotyczące tego, ilu maksymalnie Wikingów możecie przenieść w ramach promocji Załoga Zostaje. Maksymalnie to może być czterech Wikingów w takiej sytuacji, kiedy dotychczas już macie czterech zaproszonych, oni są nadal aktywni w naszej sieci i my możemy ich do waszej załogi dopisać. A minimalnie ta liczba wynosi dwa. I przy takim założeniu, że jeżeli możecie przenieść dwóch, to musicie najpierw zaprosić czterech Wikingów. Jeżeli możecie przenieść trzech, to należy zaprosić jeszcze trzech. A jeżeli możecie przenieść czterech, to wystarczy, że zaprosicie dwóch Wikingów i już macie pełną załogę do tego, żeby lecieć za darmo. I tutaj jeszcze kwestia wyjaśnienia dalej dotycząca tego, kogo można przenieść. Można przenieść takich Wikingów, którzy podczas rejestracji stworzyli nowe konto, czyli wszystkie wasze samopolecenie, jeżeli do tej pory w promocji darmowe doładowania zamawialiście kolejny numer, polecając go w ramach swojego konta, no nie będą niestety przeniesione, dlatego że to nie są nowi Wikingowie. W tej promocji waszą załogę tworzą nowi Wikingowie. To wszystkie pytania. Było pięknie. To była niezapomniana przygoda, móc na nie odpowiedzieć. Jestem bardzo wzruszony. Chciałem też z tego miejsca pozdrowić moją mamę, babcię i cały internet, który mnie ogląda. Dziękuję.